Witam wszystkich w pierwszym filmie tej serii, w którym chciałbym Wam opowiedzieć, co warto zabrać w trasę, zwłaszcza jeżeli ktoś jedzie na 3 tygodnie albo na 4 tygodnie, bo takie filmy też się zdarzają. I chciałbym właśnie pokazać to Wam na przykładzie tych trzech aut. Jedno w zabudowie z kurnikiem, tam ostatni Citroen. I dwa tutaj w zabudowie z łóżkiem z tyłu, którą wszyscy busiarze ostatnio uwielbiają. Także zaczynamy od pierwszego auta. No więc zaczynając od Peugeota, a w zasadzie w Peugeocie, chciałbym Wam powiedzieć o rzeczach takich, które mają związek z tym, co jemy, jak się żywimy. No i w zależności od tego, kto lubi gotować, a kto nie. Ale najważniejsze rzeczy moim zdaniem to jest coś, na czym będziemy mogli przygrzać gorący posiłek. I w zależności od tego, kto ile lubi gotować i jak lubi zjeść, na pewno jakaś kuchenka gazowa bądź butla. Mamy dwie opcje. Z butlami jest ten problem, że w niektórych krajach jest niedozwolone przewożenie ich spalnikiem i trzeba mieć specjalną aluminiową nakrętkę, którą trzeba nakręcać na butle, aby była ona dobrze zabezpieczona. Inaczej grozi to mandatem dość dużym, bo chyba 200 euro. Natomiast są dostępne kuchenki na kartridże. One wyglądają trochę tak jak dezodorant. I koszt takiej kuchenki to jest od 50 do 100 zł. Kartridże około 5 zł. Nawet za 3 zł można kupić, jak się kupuje ich więcej. To ile zabieramy patelni, garnków i tak dalej, to jest kwestia indywidualna, czyli kto ile lubi gotować. Ja osobiście zawsze zabieram sobie małą patelnię do szybkiego gotowania, jakąś większą patelnię lub woka plus dwa garnki. Bez problemu się w tym mieszczę w skrzynkach, które są obok auta zazwyczaj montowane. Bardzo ważną rzeczą według mnie jest bańka na wodę. Może to zabrzmieć dziwnie, śmiesznie i tak dalej, ale bańka na wodę jest to coś bardzo niezbędnego, ponieważ dla osób, które nie mają pojęcia na ten temat, te bańki na wodę, które są montowane pod busem, są na tyle, moim zdaniem, mało higieniczne, że nie nadaje się ta woda do korzystania, do gotowania i ogólnie do spożycia, tak? Więc warto mieć taką swoją bańkę na wodę dla osób, które nie mają dostępu do takiej fajnej bańki z kranikiem. Wystarczy jakaś taka bańka 5-litrowa woda z marketu, gdzieś, gdzie możecie sobie przechowywać wodę bieżącą, taką do gotowania, do spożycia. Jeżeli ktoś lubi gotować, to ok. Ja serdecznie polecam gotowanie, bo jak ktoś umie sobie zorganizować czas, to bez problemu jest w stanie ugotować sobie jeden posiłek dziennie. Czasami nawet jest tak, że jest trochę mniej czasu, ale raz na dwa dni spokojnie sobie coś ugotujemy. Natomiast ja od siebie i moich doświadczeń, tak jak zaczynam na busach, odradzam branie wszelkiego rodzaju zupek chińskich, jak to niektórzy busiarze mówią, aderów. Dla osób niezorientowanych ader to jest ładunek niebezpieczny. Jest tam tyle chemii w tych wszystkich słoikach, że jest to jedzenie mało zdrowe i strasznie tuczące, a niestety w tej pracy trzeba zwracać uwagę na to, co jemy, bo bardzo łatwo przytyć. Jeżeli chodzi o rzeczy spożywcze, to mi się wydaje, że to tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć na czym ugotować i mieć trochę garnków. Jak to spakować, to już jest kwestia indywidualna, w zależności od auta. Tutaj akurat w tym konkretnym modelu mamy łóżko z tyłu i mamy dość dużą skrzynię, gdzie można wszystko spakować. Ci, co mnie obserwują, bądź mnie nie obserwują na YouTubie, wiedzą, że obecnie jeżdżę właśnie takim Mercedesem Sprinterem w trochę innej konfiguracji, co prawda, ponieważ z kurnikiem, ale tutaj się odnajduję najlepiej. I ponieważ jestem już przy Sprinterze i w pracy staram się o auto bardzo dbać, i to miałem na myśli właśnie przez higienę, nie tylko osobistą, są rzeczy, które są moim zdaniem w aucie niezbędne. Przede wszystkim zaczynając od dbania o auto. Płyn do szyb to jest po prostu coś według mnie niezbędnego, ponieważ spryskiwacze nie wystarczają. A to, co możemy umyć na stacji, to nie jest nic fajnego generalnie i te szyby i tak są brudne. Papier czy tam ręcznik jednorazowy, to jest coś niezbędnego, już tu nie chodzi o zachowywanie higieny w ogóle w auta. On się przydaje dosłownie do wszystkiego, czy to do sztucy, czy do wytarcia czegoś na szybko, czy do wytarcia rąk. To jest jedna z tych rzeczy bardzo niezbędnych w trasie, której należy nie zapominać, albo przy najbliższym możliwym markecie po prostu stanąć i kupić. Bardzo przydają się też, tutaj niektórzy mogą się śmiać, chusteczki wilgotne. Ja kupuję bardzo często takie dla małych dzieci, te chusteczki nawilżone. One są dobre generalnie i do przetarcia deski rozdzielczej na szybko, i do przetarcia rąk, jeżeli nie dysponujemy wodą bieżącą. Jest to jeden z kolejnych niezbędników dla każdego busiarza. Z racji tego, iż wszyscy przeważnie wożą jakieś garnki i coś gotują, nie muszę wspominać o tym, że
koniecznością jest posiadanie płynu do mycia naczyń i jakieś gąbki do mycia naczyń, ale warto też wspomnieć, że przydają się takie rzeczy jak ściereczka z mikrofibry. Ja osobiście nie ruszam się w trasę bez ściereczki z mikrofibry, bo jest to najlepszy sposób na ścieranie kurzu, na sprzątanie w aucie, czy nawet na przemycie bardzo brudnych szyb, bo czasami ręcznik taki papierowy nie wystarcza. Jeżeli chodzi o higienę, dbanie o auto, warto jeszcze wziąć sobie plaka, jak ktoś bardzo lubi mieć porządek w aucie. Ja na przykład do takich osób należę i nie lubię jak w aucie jest brudno. Generalnie jeżdżę bez butów, w skarpetkach. I teraz od razu wszystkim powiem, że tak można jeździć w skarpetkach. W niektórych krajach czepiają się o to bardzo, że nie wolno jeździć na boso. Czyli całkiem na gołe stopy, bo wtedy się stopy ślizgają po pedałach. Jest to mega wygodne, zwłaszcza, że spędzamy za tym kółkiem bardzo dużo czasu i no i generalnie jeżdżenie w butach nie jest fajne. Tutaj tylko dodam, bo bardzo dużo ludzi jeździ w klapkach. Nie we wszystkich krajach są na to bardzo pobłażliwi, bo uważają, że jeżdżenie w klapkach może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo. Także warto mieć to w pamięci, że lepiej założyć sandałki. Jak trafimy na bardzo gorliwego policjanta, to wtedy unikniemy przepychanki słownej z tym policjantem, która może się niekiedy zakończyć mandatem. Jeżeli chodzi o kwestie elektroniki i wszystkiego tego, co nam niezbędne, to oczywiście, tak jak w tym przypadku, akurat to auto nie jest wyposażone w fabryczną nawigację, więc jeżeli szef nie zapewnia wam nawigacji, chociaż uważam, że każda firma powinna, to warto mieć swoją. Warto mieć swoją nawigację również dlatego, że nie każda nawigacja prowadzi nas tak, jakbyśmy tego chcieli, a czasami, jeżeli ktoś umie korzystać z mapy i sprawdzać to, gdzie prowadzi nas nawigacja, bo nie należy jej, że tak powiem, ufać całkowicie, ale o tym to opowiem wam później. Warto mieć jakiś punkt odniesienia, żeby sobie to porównać. Co do ładowarek, bo każdy z was ma na pewno telefon, każdy z was ma na pewno jeszcze inne urządzenia elektroniczne. Ja osobiście każdemu polecam wziąć dwie ładowarki w trasę. W momencie, kiedy wam się ładowarka spali, a to nie jest bardzo rzadki, że tak powiem, wydarzenie, bo ja spaliłem już kilka ładowarek w trasie. W momencie, kiedy ładowarka wam się spali, macie jakiś punkt ratunkowy i nie musicie biegać i szukać po marketach kolejnej ładowarki. A wierzcie mi, że to jest bardzo ważne, ponieważ ja już raz tak miałem. Także przestrzegam was na podstawie moich własnych doświadczeń. Jeżeli chodzi o elektronikę, jak ktoś używa laptopa, warto mieć przetwornicę. Niektóre osoby korzystają z ładowarek do laptopów, które są również do kupienia, ale ja osobiście odradzam korzystanie z tych urządzeń, ponieważ bałbym się trochę podpiąć laptopa pod taką ładowarkę, szczerze mówiąc. Generalnie są one nie do końca, można zaufać jej ich jakości, tak? Więc bałbym się podpinać laptopa pod coś takiego. Warto mieć tą przetwornicę jednak. Należy jednak pamiętać, że akumulator dość szybko siada, więc jeżeli korzystamy z takiej przetwornicy pod gniazdem na stały prąd albo mamy na stałe podpięte pod akumulator, tylko warto podpinać przez bezpiecznik, żeby nic się nie stało. Jeżeli mamy podpięte taką przetwornicę na stałe, akumulator nie wytrzyma nam zbyt długo. I tutaj przechodzimy do kolejnej rzeczy, która bardzo się przydaje w trasie. Jeżeli szef nie wyposaża auta w coś takiego, warto zakupić sobie woltomierz. Są różne rodzaje woltomierzy. Woltomierze podłączane pod gniazdka, woltomierze podłączane bezpośrednio pod zasilanie, po prostu z kabelkami gdzieś tam, żeby się podpiąć. Natomiast woltomierz jest to rzecz, która nas uchroni od tego, że nie będziemy musieli biegać z kablami, o ile takie posiadamy, kable rozruchowe, o których też zaraz wspomnę. Nie będziemy musieli latać z kablami i szukać, żeby ktoś odpalił nam auto. Więc jeżeli mamy już woltomierz i możemy jakoś tam przewidzieć, czy ten akumulator jest w stanie odpalić nasze auto, czy nie, należy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, o której przed chwilą powiedziałem, czyli kable rozruchowe. Czasami zdarza się tak, że nie, mamy słaby akumulator, cokolwiek, webasto nam po prostu zużyje akumulator przez noc, jeżeli jest duży mróz i ono działa dość intensywnie. Mając kable rozruchowe, nawet na migi, wychodząc z kablami, prosząc kogoś, kto nas nie rozumie, będzie wiedział, że chodzi nam o to, żeby odpalić to auto. Że potrzebujemy prądu, bo akumulator nam zdechł, umarł, rozładował się przez noc. Także kable rozruchowe warto mieć. W zależności od tego, kto co lubi korzystać. Ja elektroniki w trasie mam bardzo dużo, ze względu na to, że kręcę filmy dla was i używam bardzo dużo elektroniki do rozrywki, ponieważ jakąś rozrywkę trzeba sobie zapewniać. Mam dużo ładowarek, mam dużo sprzętu, ale tak jak powiedziałem, niezbędnik to są dwie ładowarki, przetwornica,
kable rozruchowe i woltomierz. Woltomierz bardzo przydatna rzecz i dzięki temu też nie zużywamy tak bardzo akumulatora. Jeżeli chodzi o resztę rzeczy, jakie mamy zabierać w trasę i co nam jest niezbędne, to już jest naprawdę kwestia wasza indywidualna. Tutaj macie listę rzeczy na samym końcu, które wymieniłem w tej trasie, które są totalnym niezbędnikiem, moim zdaniem, dla każdego busiarza. Natomiast co weźmiecie więcej, czym lubicie się zajmować, jak lubicie spędzać wolny czas, w co się ubierać, w co grać, jakiego sprzętu używać, to już jest kwestia tak naprawdę wasza i tego, jak nabierzecie doświadczenia, bo muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Najwięcej tak naprawdę zweryfikuje wasza pierwsza trasa. Jeżeli pojedziecie w pierwszą trasę, po pierwszej trasie te rzeczy, które wymieniłem, pozwolą wam nie zginąć. A po pierwszej trasie będziecie wiedzieć, co wam jest potrzebne i co potrzebujecie zabrać jeszcze w trasie, zmienić to swoje wyposażenie tak, aby żyło wam się przez te 3 tygodnie, bo tak naprawdę to jest życie w trasie, aby żyło wam się przez te 3 tygodnie najlepiej, jak tylko można. Także to chyba na tyle w tym odcinku. Tak jak powiedziałem, na samym końcu będziecie mieli listę tych rzeczy niezbędnych, absolutnie niezbędnych, które wam wymieniłem, a reszta to już zależy od was i od waszych upodobań. Na razie i widzimy się w następnym odcinku.